Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób kupić e-winietę do Słowenii, czyli elektroniczną winietę upoważniającą nas do przejazdu drogami płatnymi w Słowenii. Wchodzimy na słoweńską stronę bezpośrednią e-winieta.dars.si /.pl. Wtedy mamy polską wersję strony, na której możemy poczytać, w jaki sposób kupić winietę, jakie są ceny, jakie są rodzaje tych winiet w języku polskim. Tak więc polecam sobie zejść na dół na tej stronie, gdy będziecie, i poczytać informacje, cennik aktualny i dobrać odpowiednią winietę do naszej potrzeby, a następnie ją po prostu kupić. Dzisiaj jest 28 kwietnia 2024 roku i jutro 29 w poniedziałek po południu będę wyjeżdżał z Polski, jadąc trasą przez Czechy, Austrię, Słowenię do Chorwacji. W związku z czym być może jeszcze jutro będę przez Słowenię przejeżdżał, tak więc muszę od 29 kwietnia mieć ważną e-winietę na Słowenię i wracamy, że w Polsce będziemy z powrotem 8 maja maksymalnie, czyli na te 10 dni muszę mieć e-winietę. I teraz tak, na stronie słoweńskiej e-winieta DARS.SI, link będzie w opisie pod tym filmem, więc nie musicie teraz tego notować. Gdy już poczytamy sobie różne informacje i sprawdzimy, że nasza winieta, jaką my musimy kupić, gdy mamy samochód osobowy i spełniający te wymagania, które są tutaj opisane, w takim wypadku ja muszę kupić e-winietę klasa opłat 2A, czyli tutaj, i w moim wypadku na 10 dni, no to muszę kupić tą miesięczną. Tygodniowa za mało, więc muszę kupić tą miesięczną. Nie ma innych po prostu wariantów, na przykład 10-dniowych, tak jak w Czechach czy w Austrii, co dla mnie akurat byłoby idealne, bo takie też kupiłem do tych krajów. Miesięczna e-winieta do Słowenii kosztuje aż 32 euro. Moim zdaniem to jest bardzo dużo, szczególnie w stosunku do Czech i Austrii, gdzie znacznie większe odcinki pokonujemy i tamte e-winiety są znacznie tańsze. No ale cóż zrobić? Jak trzeba, to trzeba. Ok. Na tej stronie przejdźmy do kup e-winietę. U góry taki przycisk z koszykiem. Klikam. Będę kupował tę e-winietę za pomocą karty płatniczej z banku, jaką posiadam. Gdybyście nie mogli kupić za pomocą swojej karty, to zalogujcie się do swojej aplikacji czy też strony internetowej swojego konta w banku. Zobaczcie dla tej karty, czy nie ma jakichś limitów przy płatnościach zagranicznych, albo czy nie są zablokowane takie płatności. W ostateczności zadzwońcie na infolinię swojego banku i konsultant sprawdzi i powie Wam, co musicie zrobić, żebyście mogli za pomocą swojej karty płacić na stronach internetowych. Ok, przeszliśmy do strony zakupów i ta strona już nie ma języka polskiego. Tutaj korzystamy z tego języka, który znamy, czyli na przykład słoweński, angielski, włoski, niemiecki, chorwacki. Ja zostawiłem angielski i wybieramy naszą winietę. Od góry tu mamy na te motocykle, to ta nas nie obchodzi, ta druga to nas interesuje, czyli te 2A, tak jak sobie sprawdziliśmy wcześniej, poczytaliśmy. I my musimy kupić tą winietę jednomiesięczną 2A 32 euro, więc klikam tutaj buy, czyli kup. I teraz trzeba podać swój adres e-mail. Następnie potwierdzamy ten e-mail, który tutaj podaliśmy. I tu dostajemy informację, że do 30 minut otrzymamy link weryfikacyjny, bezpieczny, zabezpieczony link, który mamy kliknąć, a następnie przejdziemy do zakupu. Więc zostajemy na tej stronie, a teraz przechodzimy do swojej skrzynki e-mail, aby po prostu zrealizować dalsze etapy zakupu. E-mail w ciągu minuty przyszedł. Tak on się prezentuje. W poniższej części tutaj mamy w języku angielskim. Gdybyśmy potrzebowali, można skorzystać z tłumacza na język polski. Tutaj mamy informacje. Drogi kliencie, zleciłeś zakup e-winiety bez rejestracji. No i zweryfikuj swój e-mail poprzez kliknięcie tego linka. Tak więc klikamy ten link.
Nasz e-mail został zweryfikowany, więc możemy teraz przystąpić do dalszego etapu zakupu e-winiety do kraju Słowenia. Teraz musimy tutaj podać informację kraj rejestracji naszego samochodu. Ja nacisnę literkę P, od razu mamy PL, Poland, Polska. Co dalej? Tutaj mamy numer rejestracyjny naszego pojazdu SY83600. I jeszcze raz musimy wprowadzić ten numer SY83600. Poniżej, tutaj troszeczkę niżej, mamy informację o dniu, od kiedy ma obowiązywać nasza e-winieta. Jak już sprawdziłem, od jutra ruszam, czyli 29.4. Wystarczy kliknąć w to pole, pojawi się kalendarz. Więc zaznaczam jutrzejszy dzień, 29, z angielskiego April, to jest kwiecień. I rok 2024. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Poniżej mamy tutaj informację, zobaczcie, od kiedy będzie e-winieta obowiązywać oraz do kiedy. Czyli do 29 maja. Więc dużo za dużo nie potrzebuję aż tyle, no ale ta e-winieta najbardziej pasuje do mojej potrzeby. Co zrobić? Add to cart, dodaj do naszego zamówienia. Sprawdzam jeszcze raz, 29.04.2024. I teraz sprawdzić mamy nasze zamówienie. No to sprawdzamy. 32 euro. Dużo. 32 euro to około 140 zł. Co zrobić? Polska, rejestracja naszego samochodu jest w Polsce. Numer rejestracyjny jeszcze raz sprawdzamy, z dowodem rejestracyjnym najlepiej. Lub spojrzeć. Jak ktoś nie pamięta na rejestrację w swoim samochodzie. Data od jutra obowiązuje. Wszystko pasuje. Podatek VAT 22%. Jeżeli chcemy dodać kolejne winiety, na przykład dla naszych znajomych, kupujemy za jednym zamachem, to możemy tutaj dodać inne winiety, e-winiety, gdybyśmy chcieli kupić. Na przykład może chcemy kupić dwie 7-dniowe. No to możemy tutaj wtedy zmodyfikować zakupy, a tu na trzech kropkach możemy zmodyfikować akurat ten zakup, który tu mamy, lub usunąć z tej listy. Ok, ja nic więcej nie kupuję, więc patrzę, co jest tutaj poniżej. Tu możemy zarejestrować konto, gdybyśmy chcieli na tej stronie. To umożliwi nam ewentualne zmiany w winiecie, ale ja nie mam takiej potrzeby. Tu jest ostatni krok, czyli czy chcemy zostawić nasz e-mail, żeby wykorzystywali do wysyłania nam różnych zaproszeń, udziału w różnych prawdopodobnie ankietach odnośnie satysfakcji klientów, to ja tego nie chcę. Tak więc zostawiam tylko, że chcę być poinformowany przed zakończeniem ważności tej e-winiety. Tutaj będzie, jest informacja, że notyfikacje, dostajemy powiadomienia, zostaną wysłane powiadomienia 0 dni przed zakończeniem i 3 dni przed zakończeniem. Tak więc dostaniemy e-mailem takie powiadomienie. Dobra rzecz, podobnie było przy zakupie winiety do Austrii i Czech. Wybierz metodę płatności. No to mamy ich kilka, ja wybiorę płatność kartą, online card payment. I tu jeszcze są różnego rodzaju warunki ustalenia. Można sobie poczytać odnośnie e-winiety. Tu możemy je pobrać, jeśli chcemy, do komputera. Jeżeli wszystko się zgadza, możemy zaakceptować te ogólne warunki tej e-winiety całej. I continue payment, czyli kontynuujmy zakup. Co my tu mamy dalej? Czekamy. Czekamy. I teraz tutaj musimy podać nasze imię i nazwisko. Tutaj numer karty płatniczej. Tutaj numer karty oraz te informacje jak czas wygaśnięcia, czyli miesiąc, rok. Te wszystkie dane mamy na karcie płatniczej naszej z banku. Numer karty mamy z przodu. Czas wygaśnięcia też mamy z przodu, dokładnie w takiej formie. I z drugiej strony karty mamy kod trzycyfrowy, czyli card verification value albo card verification code. Tu możemy poczytać, co to jest.
Po prostu z drugiej strony karty taki trzycyfrowy numerek mamy i go tutaj musimy podać. Tak więc ja tutaj uzupełnię dane, czyli moje imię, nazwisko, numer z karty przepiszę, kartę mam obok siebie. To jest bardzo wygodne, jeżeli chodzi o zakupy za pomocą karty, bo od razu kupimy, od razu mamy z głowy. Rozpoznano karta Visa. Teraz tu jest data wygaśnięcia. I kod z drugiej strony karty, więc obracam kartę i wpiszę kod. OK, gotowe. I w następnym kroku jeszcze zweryfikujmy tutaj wszystkie informacje. 32 euro. Wszystko się zgadza i klikamy Pay, czyli płać. Dostałem teraz powiadomienie w telefonie z banku, żeby potwierdzić płatność, więc klikam w link w telefonie, patrzę, e-winieta DARS SI odbiorca, 32 euro, wszystko się zgadza, potwierdź płatność, potwierdzam, gotowe, kod jest poprawny i automatycznie strona teraz przechodzi dalej. I gotowe. Payment successful, tak więc mamy płatność zakończoną sukcesem i powiadomienie, potwierdzenie tak naprawdę płatności otrzymamy e-mailem. W związku z czym klikniemy teraz continue, kontynuuj. W razie jakichkolwiek problemów macie tutaj numer telefonu czy też e-mail, aby się skontaktować z obsługą, gdyby oczywiście była taka potrzeba. Continue. OK, i tu mamy informację o tym, że płatność została zakończona, winieta jest aktywowana, to znaczy będzie aktywna dzisiaj od północy przez cały miesiąc. Płatność została zrealizowana i potwierdzenie otrzymamy e-mailem, tak więc wejdę teraz na e-mail i pokażę Wam jeszcze, jak wygląda potwierdzenie. Nie trzeba, ale warto potwierdzenie sobie wydrukować, wziąć ze sobą, jeżeli chodzi o zakupy winiet. Jeszcze nigdy, nigdzie nie było wymagane, żeby ktoś weryfikował, ponieważ nie jest to potrzebne, ale warto mieć w dokumentach, jeżeli ktoś podróżuje. Ja przynajmniej tak mam, więc sobie te potwierdzenia drukuję. OK, przejdźmy do e-maila. Czy już przyszedł? OK, otrzymałem po kilku minutach e-mail z potwierdzeniem zakupu e-winiety do Słowenii. Tu mamy informację o naszym numerze rejestracyjnym. Jest opłacone i ważne. Tu dostaliśmy też załączniki potwierdzające. Tu jest pewnie rachunek. A tutaj będzie pewnie... Zresztą zerknijmy. To jest co? Tak, potwierdzenie zakupu winiety autostradowej. I to sobie wydrukuję. Jest tutaj od kiedy do kiedy jest ważne, czyli od jutra. To jest ten typ 2A, polska rejestracja samochodu i to wystarczy, żeby sobie wydrukować. Ja to sobie zaraz wydrukuję i będę miał w dokumentach. OK, tak więc dziękuję Wam za uwagę. Jak widzieliście, zakup winiety do Słowenii nie był trudny. I wystarczy za pomocą karty płatniczej zakupić wszystko. To jest około 5-10 minut i gotowe. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Was do polubienia filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Link do strony do zakupu e-winiety do Słowenii znajduje się w opisie pod filmem. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!